Kto był na warsztacie security, ten wie, że nie skanujemy tego. Ale jak nie chcecie słuchać, to pod tym QR-kodem jest cały artykuł o tym, jak poprawnie wysyłać pocztę. Więc dam wam 30 sekund na zrobienie zdjęcia. Jak chcecie sobie poczytać. O, widzę, że telefony w ruch. No nie, tam nie ma nic złego, naprawdę. Tym razem nie. Także możecie sobie zrobić zjątko. Dobra. Zacznijmy od tego, co to jest spam. Czym jest spam? No, spam to niechciane lub niepotrzebne wiadomości. I spam definiujemy nie tylko jako spam mailowy, ale spam na przykład pani Moniki, która dzwoni z fotowoltaiką. To też jest spam. Spam mamy na SMS-ach. Dostajecie SMS-y ze spamem? Na pewno dostajecie. Wiadomości na Slacku. To też jest dużo spamu. Na Messengerze, gdziekolwiek. Więc spamem to są niechciane lub niepotrzebne wiadomości. Jakieś dziwne mailingi, życzenia, cuda niewidy. Dziennie wysyłamy 40 miliardów maili. Takie statystyki gdzieś w internecie znalazłem. Spytałem też czata, on też tak twierdzi, ale on ma dane sprzed 2 lat, 3. Więc pewnie dzisiaj wysyłamy więcej tych maili. Z czego między 40 a 80% wiadomości, jakie wysyłamy, to spam. Teraz sobie pomyśl o biednych administratorach, którzy muszą to archiwizować, wysyłać, backupować i o ekologach, którzy narzekają na ślad węglowy tego, co tworzymy, tak? Więc ponad połowa maili, które wysyłamy, to jest po prostu spam. Ja kiedyś w mojej firmie hostingowej wyłączyłem jedną notyfikację mailową i 300 tysięcy maili dziennie szło mniej. Nikt tego nie czytał, ale wydawało nam się, że powiadomienia mailowe z serwerów to jest fajna zabawa. Znaczy, jak był jeden serwer, to było spoko, jak ich urosło, to było źle. No właśnie, to kto decyduje, co jest spamem? Jak myślicie? Kto o tym decyduje? No nie do końca algorytm, to odbiorca. To wy jako odbiorcy decydujecie, co jest spamem. No bo spam to jest niechciana wiadomość. Tu już mamy pod górkę. Co robić, żeby nie wysłać spamu? My jako nadawcy no w sumie nic nie zrobimy, bo to odbiorca zdecyduje, co jest spamem. Więc tu mamy pod górkę. No ale poza odbiorcą jest szereg innych mechanizmów, które za odbiorcę, a w sumie za jego wybory dostawcy, poczty, serwera, zdecydują, co jest spamem. Pierwszą rzeczą są takie blacklisty. RBL. W ogóle nie wiem, czy nie powinno się zmienić to blacklisty tam jakieś na inną nazwę, ale to są takie publiczne listy, na których ktoś stwierdził, że ten nadawca jest spamerem. Przykład takiego adresu IP jakiegoś serwera hostingowego. Kilka list uważa, że to jest spamer, kilka uważa, że nie jest spamer. I to znowuż od was jako odbiorcy zależy, której liście ufacie. Może być tak, że na jednym hostingu mail zostanie dostarczony, na innym hostingu nie. Bo jeden hosting wierzy w te blacklisty, drugi hosting wie, nie wierzy. Mamy przekichane jako nadawcy, prawda? No troszeczkę losowe. Blacklisty się mylą. Podpowiem wam, sami możecie zgłosić konkurencję na blacklistę. Jak nie chcecie, żeby wysyłali kampanie mailowe. Kolejny taki jest fajny projekt Abuse IP. Również można zgłaszać ręcznie, anonimowo, adresy IP, które według was są spamerami. Sobie dodać taki projekt społecznościowy. I znowuż, to zależy od odbiorców. Czy odbiorca wierzy w te listy, czy nie wierzy? No, przekichane mamy jako nadawcy, żeby wysłać fajną kampanię reklamową. Dalej mamy projekty komercyjne typu IP Reputation. Taki duży projekt przez Cisco wspierany. Oni też dają bazę, analizują ruch w sieci, sprawdzają, które adresy IP wysyłają według nich spam lub według zgłoszeń. Mechanizmy SPF, DKIM, DMARC, czyli to coś, co my jako nadawcy ustawiamy, żeby udawać prawilnych nadawców. Spamerzy też to potrafią ustawić, więc się niczym nie wyróżniamy. Ci dobrzy od tych złych. I znowuż to o odbiorcy zależy, czy on będzie respektował te nagłówki, czy nie. Nie od nas. Grey listing, też taki fajny mechanizm. Analiza składni maila. Niektóre filtry antyspamowe sprawdzają, czy mail jest poprawnie zbudowany. Czy ma tagi pozamykane, czy ma dużo HTML-a, czy ma dużo linków. Macie jakieś graficzne stopki w mailach? Albo takie rozbudowane stopki, jeszcze klauzula RODO. Na przykład mój kolega prawnik ma taką dojebaną dosłownie stopkę tam spraw RODO, znaczki, linki. Jeszcze był link z polityką prywatności skrócony przez bit.ly. I on się dziwił, że jego maile są nieodbierane. Tak, więc to wszystko zależy, co robimy. Treść maila, słowa, które używamy. Być może słowo promocja kogoś wkurza, jego filtr uzna to za spam. Kiedyś takim słowem była Viagra. Dzisiaj może być zupełnie co innego. Tak Gmail określa wiadomości za nas. Zanim mail do nas przyjdzie, ta wiadomość może być niebezpieczna, ponieważ wiele osób oznaczyło podobne wiadomości jako spam. Czyli ktoś może wysyłać maile i nie oznaczą jako spam i my jej nie odbierzemy.
Dlaczego ta wiadomość trafiła do spamu, mówi Gmail? Bo inne filtry podobne wiadomości oznaczyły jako spam. Podobne, znaczy wysłane z tego samego serwera. Może być tak, że wy nie wysyłacie spamu z serwera hostingowego, ale sąsiad obok już tak. Macie pecha. I uwaga, WordCamp Gliwice też wysyła spam. No sorry, nie? Nigdy nie wysłał, zgłoś próbę wyłudzenia. Jakbym sobie to poklikał na kilku kontach, to maile z WordCamp Gliwice na 99% by nie docierały do was, ponieważ były wysyłane jako spam. I zobaczcie, wysyłane z Gmaila do Gmaila, wewnętrzna korespondencja. Gmail uznaje WordCamp Gliwice za spamerów. No lipa, troszeczkę lipa. Spam trapy. Duży dostawcy poczty zostawiają w internecie maile typu ania@onet.pl, test@wp.pl być może, do których nigdy nie powinny trafić maile. Jak tworzycie ręcznie bazy mailowe albo coś testujecie, typu fiksyna, rejestracja użytkownika i wpiszecie sobie z palca mail, nie wiem, kasia@wp.pl, możecie wysłać przypadkowo maila na spam trapa. Wtedy taki odbiorca was uzna na 100% za spamerów i nigdy więcej od was poczty nie odbierze. Infrastruktura wysyłająca, czyli znowuż, serwer, którego wysyłacie, dosłownie to samo sprawdza. On sam sprawdza przed wysłaniem, czy wy nie wysyłacie spamu. Lipa. Czy tak naprawdę jesteście pewni, że wcisnęliście guzik wyślij, ale to nie znaczy, że ta poczta kiedykolwiek opuściła serwer wasz wysyłający? Dalej mamy big data, czyli taki Gmail analizuje wszystko wkoło, to co jest wokół Gmaila, Interia, Onet i tak dalej. I analizują, czy wasz mail nie jest podobny do spamu. No i jeszcze doszło sobie do tego AI. Czyli zobaczcie, mamy strasznie pod górkę. Jak chcecie wysłać fikcyjnego maila i się pod kogoś podszyć, to jest taka stronka mki.cz. Wchodzicie na nią. Tu będzie człowiek spamował, widzę, robi zdjęcia i się podszywał. Wchodzicie, wypełniacie pola, kto jest nadawcą, kto jest odbiorcą i wysyłacie maila. Jeżeli serwery są odbiorcy i nadawcy źle zabezpieczone, dostanie pocztę. Przypominam, w tym kraju zakazane jest podszywanie się pod osoby. Ale możecie wysłać mi jako maila typu Kubuś Puchatek. Z WordCampu na przykład. No dobra, to czy co my jako nadawcy, którzy wysyłają maile, mogą coś z tym zrobić? No możemy, ale niewiele. De facto niewiele możemy zrobić, żeby poprawić naszą dostarczalność, czyli zwiększyć to, ile maili dojdzie do tej skrzynki odbiorczej. No bo jeszcze w Gmailu mamy skrzynkę, zakładkę powiadomienia, bla, bla, bla i tak dalej. Prezentację podzieliłem na dwa aspekty. Techniczny i marketingowy, bo jedna i druga ścieżka pozwala nam zwiększyć dostarczalność. Zacznijmy od tej sekcji technicznej, czyli poprawnego wdrożenia SPF-a. Kto ma wdrożony SPF na swoich skrzynkach, na swoich serwerach i wdrożył to sama, nie zrobiła to firma hostingowa automatycznie? No mało osób, a reszta to co, nie ma SPF-a? SPF to jest takie coś w domenie, taki wpis tekstowy, który mówi, z jakich adresów IP lub innych domen i tak dalej, wy wysyłacie pocztę. Wpisuje się taki rekord lub inne rekordy, które gdzieś tam są inkludowane, przykłady rekordów i tu jest mały haczyk. Odbiorca powinien sprawdzić, czy mail, jaki wysyłaliście, przyszedł z danego adresu IP, który wpisaliście w tym rekordzie. Jeśli przyszedł, to znaczy, że to wy wysyłacie, a nie spamer. Problem jest taki, że odbiorca analizuje do maksymalnie 10 zagłębień, 10 sprawdzeń. Czyli jeżeli wysyłacie maila, macie tu wpisywane dużo IP-ków, Google'a, Merle Lite'a i być może coś tam, to odbiorca nie będzie tego analizował, czyli tak jakby tego SPF-a nie było. To pierwsza wada SPF-a. No i to, jak ustawimy takie na końcu plusiki, najczęściej jest tilde all, powinno być minus all, czyli zezwalamy na wysłanie tylko z tych adresów, z innych, drogi odbiorco, sugeruję odrzucić i oznaczyć jako spam. Kolejną taką funkcją, znaczy funkcją, funkcjonalnością w poczcie jest DKIM, czyli podpis cyfrowy, kto stosuje? No prawie te same osoby, czyli znowuż w rekordzie DNS-u wpisujemy jakieś magiczne znaczki klucze, którym podpisuje serwer nasz wysyłający, podpisuje cyfrowo pocztę. Odbiorca sprawdza, czy podpis cyfrowy zgadza się z tym, co mamy w domenie. Jeżeli się zgadza, to znowuż odbiorca decyduje, czy to my wysłaliśmy, czy nie. Część odbiorców w ogóle tego nie analizuje, bo to strata czasu. No i ostatni rekord, który spina te dwa, to DMARC. No i kto teraz ma DMARC-a? No dużo mniej osób. DMARC jest fajny, ponieważ DMARC spina te dwa rekordy, mówi, co należy zrobić po stronie odbiorcy z tą pocztą, a co więcej,
ustawia się tam maila w rekordzie, na którego przyjdą do nas raporty, dzięki czemu zobaczymy, które serwery, które my posiadamy lub nie, wysyłają pocztę w naszym imieniu i nie spełniają warunków. Dostajemy taki raport w XML-u na maila. On jest nieczytelny, ale jest możliwość odpalenia Dimarsiana, takiej publicznej stronki, gdzie wrzucamy sobie taki XML i on nam generuje raporty. Jak widzicie, Google, czyli ta druga linijka na dole, tylko 80% serwerów Gmaila, Google Workspace, poważnej firmy, poważnego dostawcy poczty, tylko ich 80% serwerów wysyłanych jest poprawnie z SPF-em. Gmail no też nie potrafi wysłać maila poprawnie. Ma za dużą infrastrukturę i nie zmienia tych adresów w SPF-ach, więc z punktu widzenia odbiorcy Gmail również spamuje. No lipa, to jest poczta, za którą się dosyć sporo płaci. Co warto zrobić? Jeżeli chcecie wysłać jakiegokolwiek maila, czy to z WordPressa, czy kampanię reklamową, czy cokolwiek, wejdź sobie na taką stronkę, nazywa się mail-tester.com. To jest bardzo fajna stronka. Tam wygeneruje nam się adres, losowy adres poczty. I to, co robimy, wysyłamy naszego maila na ten adres. System odbierze tą pocztę i wygeneruje nam raport, co myśli o tym odbiorca. No, tu jest dosyć dobry wynik. Większość filtrów antyspamowych uważa, że nie wysłaliśmy spamu. Tak, czyli to jest bardzo fajna rzecz i możemy na ten adres, który nam wygeneruje, wysłać kolejne próby maila i sprawdzać, jak filtry na to reagują. To jest bardzo fajne przed wysyłką czegokolwiek. Przetestować przez jakieś filtry, jak to wygląda. Tu zostały punkty odjęte za jakąś sygnaturę HTML-ową, bardzo mało punktów odjętych i tak dalej, i tak dalej. Więc warto to robić przed każdą wysyłką potencjalnego maila, zwłaszcza dużej jakiejś kampanii. I tu tam poniżej jest szczegółowy raport. On pokaże nam, czy sygnatury SPF są dobre, czy DKIM jest poprawny, czy nasz maile nie zawierają słów zakazanych, które ktoś gdzieś kiedyś uznał za spamerskie. Tak samo jak hashtagi są niektóre spamerskie na Instagramie i obniżają zasięg posta, tak samo niektóre słowa, linki, za dużo linków, załącznik. To wszystko nam ten mail tester powie. Przykład ciekawy. Gmail kontra Allegro. Pamiętacie czasy Groupona? Z Allegro odpaliło sobie C-Team. To tak, mieli taką usługę, która była analogiczna do Groupona. Allegro wysyłało codziennie do użytkowników Allegro, ej, kup jakieś rabaty na tym C-Team i tak dalej, i tak dalej. Co użytkownicy Gmaila robili z tymi mailami? Oznaczali jako spam. Wiecie, co się stało? Gmail zbanował całą infrastrukturę Allegro i żadne maile z powiadomieniami o aukcjach, wystawieniu aukcji, przegranej aukcji i tak dalej, przelicytowaniu ciebie, nie docierały do Gmaila. Lipa. Tak, Allegro nie chciało wysyłać spamu, no jednak tak zdecydowali odbiorcy. I być może ja lubiłem te maile spamerskiego C-Teamu, ale Gmail zdecydował za mnie, nie dostaniesz ich. One nawet nie wpadały w skrzynkę spam. Po prostu nie docierały, zostały zblokowane. Tak może się dziać z wami. Inny przykład, Wirtualna Polska kontra OKO.press. Wirtualna Polska tutaj jest bardzo fajne. Wpiszecie sobie tę frazę w Google, to znajdziecie fajny artykuł, gdzie OKO.press rozsyła płatny newsletter i okazało się, że Wirtualna Polska ich zbanowała. Po prostu nie chce otrzymywać od nich maili. Więc subskrybenci płatnego newslettera nie dostają poczty. Bo tak zdecydował za nich poczta, tak sami sobie sami, ani sami zdecydowali, bo wybrali takiego dostawcę poczty. No dobra, to jak lepiej wysyłać maile, żeby nie wpadać w spam poza ustawieniem tych rekordów? No nie wysyłać ze współdzielnego adresu IP. No to jest najprostsza rzecz, którą możecie zrobić, a jednocześnie najtrudniejsza, bo na hostingach no współdzielimy ten adres IP z kimś. Jeżeli ten adres IP zostanie wrzucony na blacklisty, spam listy nie przez nas, tylko przez kogoś, być może zawirusowaną stronę obok, no mamy przekichany. Z dedykowanych IP nie wysyłamy dużej liczby maili, bo nasz taki Onet, poczta na Onecie, może przyjąć maksymalnie 100 maili na godzinę z jednego adresu IP. Powyżej blokuje, bo uważa to za spam. Więc jeżeli macie dedykowany IP i wysyłacie maila do, nie wiem, 200 ludzi na Onecie, to Onet uzna was za spamerów. Lipa. No ale to jest, tak sobie ustalili. Nie można się z nimi dogadać. Są na to obejścia. Warto rozróżnić maile transakcyjne od marketingowych i mieć na to osobne infrastruktury. Wróćmy do przykładu z Allegro. Gdyby Allegro na przykład spam wysyłało swój OC-teamie z jednego serwera, a powiadomienia o transakcjach z drugiego serwera, to by został zbanowany tylko ten serwer z mailami marketingowymi. I to samo wam polecam. Posiadajcie różne infrastruktury
do tego, co robicie. Jeżeli macie sklep, niech sklep wysyła z jednego, nie wiem, być może adresu IP systemu, maile o przedłużonej aukcji, z wygranym koszyku, zakupie, resecie hasła, a wszystkie maile spamerskie typu kupon rabatowy, promocja w piątek, z drugiego serwera, bo ten drugi będzie raczej zbanowany przez ludzi, bo go nie chcą, niż ten z mailami transakcyjnymi. No lipa by było, że ktoś nie może zdecydować hasła. Przykład systemów, które się można sobie podzielić, czyli typu e-mailapsy, redlinki, mailgany i tak dalej, są fajne do maili transakcyjnych. Te drugie raczej wykorzystujemy do wszystkich kampanii marketingowych, MailerLite, GetResponse, HubSpoty i tak dalej. Fajnie to porozdzielać sobie, żeby nie wpaść w te spamy. Kolejną rzeczą to jest ustawić poprawny temat, nadawcę i preheader. Preheader to jest, są te pierwsze linijki w mailu, które wyświetlą się wam tutaj. Bo taki Gmail lubi interakcję. Jeżeli ktoś przeczyta fajną interakcję, a nie, że to jest newsletter numer 80, tak jak Urząd Miasta Łodzi wysyła, to nie jest ciekawe. To jest mała szansa, że to otworzy. A jak nie otworzy, to Gmail uznaje to za spam. Tak, więc warto zrobić ten pierwszy nagłówek taki, z punktu widzenia marketingowego, call to action, żeby ktoś otworzył tego maila. Unikać załączników i skracacy linków, bo to wszystko obniża nam rating takiego maila i wiarygodność. Nie wysyłamy maila tym, co nie chcą, czyli respektujemy odsubskrybowanie się i nie utrudniamy tego, bo to jest najprostsza droga do zostania spamerem. Wejdźcie w mini interakcję. Zobaczcie, że część ludzi, jak wysyła maila, w pierwszym mailu powitalnym mówi, zadaje pytanie, ej, co u ciebie słychać? Opisz mi twoją historię. To jest, nikt tego nie czyta z odbiorców. Ja też takiego wysyłam maila na start i zadaję wam pytanie, czym się robi, zajmujecie. Nie czytam tego, ale to jest tylko i wyłącznie po to, żeby nauczyć Gmaila. Przecież nie odpisujesz spamerowi. No głupi nie jesteś, odpisujesz komuś, z kim korespondujesz, więc moje maile mają większą szansę trafić do skrzynki odbiorczej. Wejście w interakcję. Przesunięcie maila z zakładki powiadomienia do głównej. Dodanie etykiety. Tak, dodanie do kontaktów. Każda mikrointerakcja uczy Gmaila, że to nie jest spamer. Zrób błąd. Ja uwielbiam takie maile pisać, w których robię w nagłówku błąd. Albo tworzę maila, w którym jest lorem ipsum, jakbym go nie skończył. Wiecie, ile ludzi wtedy odpisuje, żeby mi wytknąć błąd? Wchodzi ze mną w interakcję i zwiększa mi się dostarczalność kolejnej kampanii mailowej. Ludzie świetnie chcą ci wytknąć błędy i ci, co do tej pory nie czytali maile, zaczynają je czytać. To co, życzę wam udanego spamowania i do zobaczenia na następnym WordCampie. Dzięki.